złożył już wypowiedzenie umowy o pracę do pracodawcy, któremu zależy na skróceniu owego okresu wypowiedzenia, może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia. Aby doszło do skrócenia okresu wypowiedzenia, pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Jeśli uda się pracownikowi uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, niż to wynika z zapisów kodeksu pracy, to umowa ta rozwiąże się w terminie wskazanym przez pracownika. Jednak w tej sytuacji, mimo skrócenia okresu wypowiedzenia, tryb rozwiązania umowy pozostanie bez zmian. Nadal to będzie oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oczywiście może też zdarzyć się tak, że pracodawca uzna nasze złożone przez nas wypowiedzenie za niebyłe, trwale je usunie, a przyjmie do wiadomości tylko i wyłącznie nasze pismo, prośbę o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Wtedy ta umowa rozwiąże się z datą wskazaną przez nas we wniosku o rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli film okazał się przydatny, będę wdzięczna za kciuki w górę i bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. Czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.